Nieważne, czy budujecie pod wodą, czy zwiedzacie świątynię, przy wszelkich dłuższych pracach podwodnych warto wiedzieć, jak tam pod wodą oddychać. Dlatego dzisiaj pokażę Wam na to parę sposobów. Najprostszym i najtańszym są chyba drzwi. Wystarczy je po prostu postawić. No i proszę bardzo, tutaj mamy taki sektor, w którym nie ma żadnej wody. Możemy sobie tutaj oddychać i również szybciej kopiemy niż normalnie pod wodą. Może to Wam być potrzebne, kiedy, nie wiem, na przykład będziecie powiększać jakieś jezioro i musicie dużo kopać. Drzwi mogą się również przydać w świątyni, ale nie tylko do tlenu. Jak wiadomo, starszy strażnik potrafi dać Ci efekt, przez który nie możesz kopać. A jeżeli potrzebujesz przedostać się przez jakąś ścianę, no to tutaj pomogą Ci drzwi. Stawiasz tak, po prostu. Teraz tutaj nie ma nic. Tutaj stawiamy TNT. Tutaj jakiś blok. No i proszę bardzo, TNT ma miejsce do wybuchu. Krzesiwo i uciekamy. Niestety nie rozwaliło zbyt dużo, ale jak widać, w ten sposób można kopać. Jeżeli akurat nie macie przy sobie drzwi, no to również możecie wykorzystać pochodnie, które raczej zazwyczaj przy sobie macie. Po prostu trzymacie prawy i wtedy pochodnie się tworzą i niszczą od razu, ale jak widać, mamy wystarczająco długo tlen, żeby go odnowić. Tylko te pochodnie trochę nam mogą uciekać. Jeżeli nie chcecie cały czas stawiać drzwi, no to również może Wam pomóc żółwia skorupa albo enchant oddychanie. Oddychanie dodaje Wam 15 sekund za każdy poziom, czyli tutaj oddychanie 3 to jest 45 sekund. Natomiast żółwia skorupa daje Ci 10 sekund oddychania pod wodą, kiedy się wynurzysz. Czyli tak właściwie jest trochę gorsze niż oddychanie na pierwszym poziomie. Ale można zrobić też tak. Wychodzisz na powierzchnię z tą żółwią skorupą, zdejmujesz ją, zakładasz czapkę z oddychaniem. No i dalej masz ten efekt. No i masz darmowe 10 sekund, jeżeli nie masz enchantu oddychania na skorupie. Kolejny sposób jest dla osób raczej endgame'owych, które w jednym miejscu dużo przebywają pod wodą, czyli nie wiem, farma wodorostów, coś takiego. Jest to przewodnia. Żeby ją aktywować, ona musi być tutaj tak w środku i naokoło z odstępem jednego bloku musimy zrobić taką klatkę. Robi się ją w ten sposób, że robi się po prostu takie krzyżyki. Takie proste. Z każdej strony. Żeby aktywować tą przewodnię, potrzebujemy co najmniej 16 bloków. Potem każde 7 dodaje do zasięgu. Więc tak, tutaj zrobię trochę więcej. Tutaj tak, taki plusik też. O, i jest. Aktywowała się. Mamy te minimum 16. To ja zrobię jeszcze do końca. Skończona klatka wygląda w ten sposób. Wszędzie są te plusiki, tutaj w rogach nie potrzebujemy nic. No i teraz przewodnia ma maksimum zasięgu, czyli 100 bloków. Na 100 bloków mamy efekt przewodnia potęga. Dzięki temu szybciej kopiemy, oddychamy pod wodą i widzimy pod wodą. Ale przewodnia jest dosyć trudna do skraftowania, także jest to raczej właśnie rzecz dla osób endgame'owych. Ostatnia rzecz, dosyć oczywista, to po prostu mikser oddychania pod wodą. Mamy statyw, mamy zwykłą butelkę wody, stawiamy tutaj, oczywiście na początku netherowa brodawka, czekamy chwilę. No i teraz wystarczy, że damy tylko rozdymkę. I proszę bardzo, z naszej klarownej mikstury zrobiła się mikstura oddychania pod wodą. Są to 3 minuty, możemy oczywiście jeszcze dodać redstone, żeby to przedłużyć. I tak właściwie tyle, to są chyba wszystkie metody na najnowsze wersje. Już nie można używać wiaderka, już nie można używać tabliczek, teraz są te metody. Także w tym odcinku na tyle, mam nadzieję, że się podobało, do zobaczenia i siemka!